Zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad niepełnosprawnym Jakubem usłyszała nauczycielka jednego z głogowskich przedszkoli. Elżbieta K. miała m.in. zaklejać dziecku usta taśmą i przywiązywać je do krzesła. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. O tym, że coś złego dzieje się w niepublicznym przedszkolu integracyjnym, zawiadomili rodzice dzieci, które prawdopodobnie były świadkami okrutnego zachowania nauczycielki. Dyrektorka przedszkola przejrzała nagrania z monitoringu, na którym jednak nie było nic niepokojącego. 1 marca o sprawie poinformowała policję. Na dzień dzisiejszy pozostajemy w kontakcie z organami ścigania, jak i tutaj wewnętrznie prowadzimy śledztwo. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Głogowie. W dniu 2 marca prokurator przedstawił Elżbiecie K. zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad pozostającym pod jej opieką małoletnim Jakubem, nieporadnym, a zatem nad dzieckiem niepełnosprawnym, przez zaklejanie mu ust przy użyciu taśmy oraz unieruchamianie krześle. Elżbieta K. została objęta dozorem policyjnym do czasu wyjaśnienia sprawy. Kobieta została także zawieszona w pracy w przedszkolu. Paweł Chruszcz, ojciec niepełnosprawnego Mikołaja, który od 2 lat uczęszcza do przedszkola, jest oburzony sytuacją, jaka miała miejsce w placówce integracyjnej. Przerażeni są też inni rodzice, którzy chcieli, aby ich dzieci uczyły się tolerancji i współżycia z dziećmi niepełnosprawnymi. Dziecko zobaczyło horror, czyli miało jakieś najgorsze wzorce. Czyli to nie jest tragedia potencjalna tylko tego chłopca, tylko po prostu wszystkich dzieci w tym przedszkolu. Paweł Chruszcz złożył pismo do Legnickiego Kuratorium Oświaty z prośbą o przeprowadzenie kontroli w placówce. Rzecznik Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poinformowała nas, że kontrola odbędzie się w najbliższy czwartek.